przechodzimy do kolejnego punktu obrad dzisiejszej sesji. Informacja o realizacji programu dotyczącego zapalenia wątroby typu C. Prezentacja tematu przez panią Ewę Chmielecką, naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji. Po sprawozdaniu pana burmistrza, pan asystent powiedział rzecz najważniejszą, czyli puentę tego, o czym za chwilę powiem, a mianowicie poinformował mieszkańców naszego miasta, że na terenie szpitala w zakładzie diagnostyki można przeprowadzić takie badania. Rzeczywiście, proszę państwa, mamy taki program, opracowaliśmy go w ubiegłym roku, w ramach którego te badania są realizowane. Jak państwo wiecie, tak naprawdę ochrona zdrowia i zabezpieczenie tutaj potrzeb naszych mieszkańców w tym zakresie to jedno z zadań samorządu. Wychodząc naprzeciw temu, rzeczywiście opracowaliśmy w ubiegłym roku program, który ma na celu profilaktykę i zwiększenie zdrowotności naszych mieszkańców, przeciwdziałanie na tyle, na ile można poprzez badania profilaktyczne, wykrywaniu ewentualnych zagrożeń związanych z powstawaniem, z zachorowalnością na marskość wątroby czy na raka wątroby. Wiedza tutaj, jak wszystkie badania krajowe pokazuje, jeszcze wśród społeczeństwa jest stosunkowo niewielka. Bardzo łatwo jest się zarazić wirusem HCV w ramach różnych iniekcji czy w zakładach kosmetycznych. W związku z tym my rzeczywiście opracowaliśmy ten program. Program działa, został opracowany i uzyskał również akredytację i pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych. Taką opinię uzyskaliśmy w sierpniu 2014 roku. Program został przyjęty uchwałą Rady Miasta w ubiegłym roku, 27 sierpnia, i funkcjonuje i działamy. Jakie są założenia tego programu, żeby tutaj nie przedłużać, bo myślę, że dla wszystkich nas cele i ogólne, i szczegółowe są jasne. Tak naprawdę na końcu tego wszystkiego to są nasi mieszkańcy i po prostu ich zdrowie, świadomość szeroko pojęta w tym zakresie. Proszę państwa, nasz program dotyczy i będzie realizowany w przeciągu 3 lat. Ta tabela, którą państwo tutaj widzicie, to jest właściwie clue całego programu, który notabene jest dostępny na stronie naszego miasta w zakładce dokumenty strategiczne, jest też również w zakładce dotyczącej przyjętych uchwał, więc w dwóch miejscach można go szybciutko zidentyfikować. W latach 2014-2016 program zakłada przebadanie w ramach tych szybkich i sprawnych badań krwi na wykrycie wirusa HCV, czyli anty-HCV na terenie naszego szpitala u 1400 pełnoletnich mieszkańców naszego miasta. W każdym roku założyliśmy odpowiednią ilość. Jak państwo widzicie, w 2014, gdzie program nie funkcjonował cały rok, 400 osób, w 2015 i 2016 po 500 osób. Program ma się zamknąć w przeciągu tych 3 lat kwotą realizacji, takie były założenia, 32 tysięcy złotych. Myśmy ogłosili konkurs ofert na wybór jednostki medycznej, która przeprowadzi w naszym imieniu te badania. Ten konkurs był też w ubiegłym roku. W wyniku przeprowadzonego konkursu wybraliśmy ofertę najtańszą. Jest to oferta Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie, która zakłada koszt wykonania tych 1400 badań na poziomie 13 860 zł. Do tego dochodzą w ramach programu niewielkie stosunkowo koszty związane z promocją całego tego przedsięwzięcia, czyli na przykład plakaty, które były i są dystrybuowane cały czas w mieście, i ulotki, z których część też tutaj przyniosłam i jest do państwa dyspozycji. Jak państwo widzicie, w roku 2014, w krótszym okresie niż rok, przebadaliśmy 333 osoby. Do momentu z układania przeze mnie tego sprawozdania w tym roku 341 osób.
Także mam nadzieję, że ta liczba 500 osób wykonania w tym roku założeń nie jest przesadzona i rzeczywiście realna do wykonania. Na dzień dzisiejszy wydaliśmy na ten cel, na wykonanie tych badań na terenie naszego szpitala 6672 zł 60 groszy. Ten test dla mieszkańców pełnoletnich Kościerzyny jest testem darmowym i tak jak pan Jacek poinformował, można go wykonać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologicznej z Bankiem Krwi na terenie szpitala specjalistycznego tutaj naszego w Kościerzynie. Ja tą drogą właściwie mogę zaapelować do mieszkańców Kościerzyny, żeby korzystali z tych badań. Mamy oszczędności, jak widać, na tym programie, więc w razie takiej potrzeby myślę, że nie byłoby przeciwwskazań, żeby zakres realizacji tego programu rozszerzyć i kolejne osoby objąć tym programem. Także jeszcze raz mogę tylko do mieszkańców naszego miasta zaapelować o to, żeby zgłaszać się do szpitala specjalistycznego, zwłaszcza te osoby, które czują, że mogłyby być zarażone, zakażone i zechciałyby, bo gdzieś jakieś badania wykonywały, prawda, czy medyczne, czy pozamedyczne, na przykład w zakładach kosmetycznych, to żeby, czy tatuaże, to żeby się po prostu zgłaszać do szpitala specjalistycznego. Dziękuję bardzo.